Nienawidzę tego. Papciu, ty co chwila mówisz, że nienawidzisz jakiegoś levela. W filkach go obniżył. Git level. Zobaczymy, jaki git level, słuchajcie. Kolejny levelek, tak jak wspomniałem dzisiaj, wchodzimy w levele Wilgaxa. Pierwszy levelek okazał się całkiem przyjemny na taką szybką rozgrywkę na streamku. A drugi, już poziom wyżej, Medium Demon, Dual Guys, o którym mam tu napisane, to poziom Flappy Bird, ale musisz jednego, jak i drugiego dotrzeć do drzwi. Co? Jednego? Przeczytałem dobrze. Także zobaczmy, czym jest Dual Guys. Dobra, nie muszę na razie na szczęście nic robić, bo już się przestraszyłem, że będę musiał grać autosko... Classic Mode'a? Ale fajna muza. Gażywa. Ten level, stop to start. I'm tapping. Hej Cassie. Fajnie, że biłeś. Się poruszam dwoma naraz? Aha, zagiełem rzeczywiście. Okej. Okay. Aha, to mnie nie zabija. O, ja myślałem, że nie mogę dotknąć tego lasera. Była swoją drogą taka gra, zabawna. Mam nick Alesion. Ale to nowy konto, czy zmieniłeś? Była kiedyś taka gra na, nie wiem, na Pegasusa na pewno, a nie wiem, czy to była gra NES-owa, czy która. Rozumiem, że to już mnie zabija, tak. NES-owa, czy która. I ta gierka, nie wiem jak się nazywała, ale polegała na tym, że były dwa pingwiny i dwa pingwiny musiały dotrzeć do końca mapy. I właśnie sterowało się nimi w taki sposób. Chodziło się przez labirynty i omijało się przeciwników. To były takie pająki, które można było też zamrażać takim śmiesznym promieniem. Na pewno ci, co oglądają na YouTubie, to widzą teraz reprezentację tej gry, w sensie jak ona faktycznie wyglądała. Natomiast tu na streamie musicie mi uwierzyć, że taka gra istniała. Ja na pewno tę grę znajdę, żeby ją pokazać po prostu. Ehe, to było niedobre. Co? Obiłem się o ten. O, dammit. Chcę złapać te diamenty. Nie wiem dlaczego, ale czuję się na siłach, żeby złapać diamenty. Dobra. Bam. Poziom trzeci. O. Są tutaj, Komeks i Pawcio. Bad Ice Cream. Wiecie co, nie pamiętam nazwy niestety. Będę musiał... Mogę ją później zresearchować, jak chcecie. Ah, fuck. Dobra, mam pomysł trochę, jak to zrobić. Muszę tego wysunąć do przodu. Ajajaj. Dobra, nie będę łapał tego diamentu, bo się zamęczę. Dobra, a gdybym tak już przeszedł tutaj tą postacią. No i git. A nie wiedziałem nawet, że mogę jedną wykończyć, żeby od razu zrobić drugą. Mapy. Co? Aha, okej. No i easy. Czy to jest na czas? Bo to mryga cały czas i się zastanawiam, czy to jest na czas. Ojej. Ojej. Ajajaj. No.
trzeba zrobić na dwa razy. Ajajaj, za wolno. To będzie trudny poziom, bo tu jest dużo miejsca, żeby popełnić błąd. Dobra. Może od razu na sam dół? Powinienem dać radę, co? Tak. Dobra, i teraz drugi. To jest czasówka, cały czas się zastanawiam. Że teraz wybuchnę, tak po prostu, dla zasady. Dobra. No i zrobione. Nice. Siódemeczka. Ej, myślałem, że już się skończy. O matko. To niedobre jest. Dobra. Ajajaj. Bo one muszą być wyrównani tutaj, bo inaczej to się nie uda. To jest taki level, że nie mogę im pozwolić, żeby się oni zdesynchronizowali, bo się rozbijają. Ajajaj, tu jednak muszę kawałek dalej, dobra. Jest źle. Zdesynchronizowałem ich. Fajny jest ten poziom, strasznie. 1, 2, 3, 4, znaczy kod jest, tak, hasło. To jest 1, 2, 3, 4. Nazwa to Gentlers, przez trójkę. Fuck. Dobra. Rozumiem, że ten zapalnik wybuchnie. Bam! Strzałunia, kolejny poziom. Nieźle, jest nieźle. To jest symetryczne? Nie. To przestaje być symetryczne tu. I znowu, jak ich zdesynchronizuję, to umrę. Więc muszę pilnować obu naraz wzrokiem. Ajaj, górą próbowałem przejść niepotrzebnie. To nie jest takie trudne pomieszczenie chyba. Tylko muszę ich obu śledzić naraz. Nie powinno się udać. O. Usiadłem na chwilę. Czy oni są zdesynchronizowani teraz? No i łatwo. Nice, 9. Muszę zacząć tutaj. Ten sufit nie zabija, to jest ważne. To mi się nie podoba, że on tu wszedł.
Dobra, udało się go zabić. Z jego momentum udało się zabić. Mogę sobie nawet złapać w sumie ten. O! Nie, no przecież... A, wydawało mi się, że się udało. Ale psułem. Byłem już tak blisko zrobienia tego. Tu jest odwrotna trudność. Tam próbowałem ich zsynchronizować jak najmocniej, żeby się nie zdesynchronizowali. Tutaj robię wszystko, żeby tamten został na miejscu. Ajaj. Z drugiej strony, jeśli... Jestem tu. To oni są w identycznej pozycji, nie? To jest teraz symetryczne, czy nie? Chyba nie. Ajaj, powinienem... Jak już tam byłem, to powinienem patrzeć... Dobra, już widzę, jak to zrobić. Tak? Kurde. Widzę, jak to zrobić. Bo to jest do pewnego stopnia symetryczna plansza. Tutaj było git. Teraz muszę zacząć patrzeć na odpowiedniego typa. Żeby przejść. Teraz prawy, znaczy dolny już jest bezpieczny. Muszę przejść górnym. O, szlak. Właśnie. To nie jest trudny poziom, jak już się domyśliłem tego. Tylko on tutaj jest podrzucany trochę mniej niż ja pamiętam. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest mniejszy, czy co, ale tutaj zawsze gdzieś tam się psuje. Mój skill. Dobra. Tamten już jest bezpieczny. No! Wszystko ze stresu, słuchajcie. Masakra to jest jakaś. Takie głupoty robić. No. Dzięki, że czekaliście, panowie. Strzałunia, jest dyszka. Co tu się dzieje? Timer? O nie, 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 nie. Ale daje fajną muzykę. Jakbym go tu zamknął? A, to faktycznie jest timer. Nie ma tak łatwo, moi widzowie. Kochani. Jak chcesz to robić po kolei, to trzeba to zrobić szybko. Sekund, 7, 6, 5, 4, tuk! Co jest? Nie koniec? Nie koniec? Allow me to end. Co? Nie koniec? GG's. Dzięki twórcom mapy za GG's. Ej, po raz kolejny bardzo fajny koncepcik. Ja wiem, że w poziomach klasycznych też pojawiają się momenty, w których te postacie się desynchronizują i jakby rozdzielają, co oczywiście musi być dalej zsynchronizowane w przestrzeni w osi X. Tak? No bo one poruszają się w jednym tempie. Natomiast bardzo fajna rzecz. Bardzo fajnie, że dało się to utrudnić tym, że te labirynty były przystosowane do tego, że te postacie są dwie, a mimo wszystko sterujesz nim jednym sterowaniem. Bardzo fajna mapa. Bardzo fajna mapa, fajny pomysł. Podoba mi się i cieszę się, że w nią zagrałem. Po prostu. I kolejny już levelek z mojej jakże długiej listy.
Spidertext czy Spidertech, jak wolelibyście to przeczytać. Poziom trybu pająka, który teleportuje się w górę i w dół. Nie miałem okazji zbyt dużo obcować z trybem pająka. Było może z jedna, dwie mapy, które ten tryb wykorzystywały. Przeważnie było to dość okrojone, więc z przyjemnością zobaczę, jak wygląda dobrze zrobiony poziom, jeśli chodzi o tryb pająka. Zapraszam. Medium Demon. Prawie raptop wylądował przez okno. No to Droździak nie... No to Droździak nie... Zachęciłeś. O, fuck. To w ogóle wygląda jak taka lekka inspiracja Hollow Knightem może? W ten sposób bym powiedział, aha, tak będzie wyglądał ten level, okej. Okay. Okej. I get it. Aha. Uła. Widzę już, co się święci. Że muszę to wcisnąć na samym końcu. No i nie doleciał. I nie doleciał. No kurde rzecz to. Mnie pająki mylą. A wiesz co, bo mój pająk jest totalnie szary. No nie, nie doleciałem. Trochę się zlewa z mapą, przyznam. Oj, nie zmieniłem grawitacji. Ale to mogłem nie zmieniać grawitacji w sumie. Przecież pająk sam potrafi to robić. No. Magic. Aha, to też się muszę rozpędzić, bo inaczej się nie wyrobię. Okej. Okay. Skakowałem poziom, słuchajcie. Robię to inaczej niż wszyscy. Bo ja nie jestem wszyscy. O nie, i znowu to zepsułem. To wszystko przecież trzeba ciągiem robić. Kordi. Dobra. Bo ja wszystko robię za wolno. Ja powinienem to robić szybko. Okej. Okay. Sounds easy enough. Okej. Okay. Dobra. Bo spadłem zamiast się ześliznąć. Dobra. Teraz tak. Sięgnąłem. Tylko nie wiedziałem, co się dzieje. Kurde. Nie radzą sobie z utrzymaniem tempa. Dobra. Wow, okej. Okay. Dobra. Najfajniejsze jest to zawsze, że za drugim, trzecim razem już jest dużo... Dużo łatwiej i przyjemniej to przechodzić. O matko. Nie, ja lecę do przodu, bo nie chcę się denerwować. Spoko. Co? Ajej, za wcześnie wcisnąłem skok. Dobra, trzymam kciuki, że ja nie będę miał serdecznie dosyć Droździak. Raczej sobie staram się nie poddawać, chociaż zdarzyło mi się już. Są takie rzeczy, które ewidentnie mi nie idą tak mocno. Które mi ewidentnie już nie idą tak mocno, że po prostu nie chcę nawet próbować kolejny raz. Ale tutaj widzę, że mogę to zrobić. Realistycznie patrząc. God damn it! Więc słuchaj, ukończę ten level, żebyś ty nie musiała. God damn it! Albo wyjdę z siebie i stanę obok.
Wtedy będziecie mieli dwóch streamerów. Tak, regularnie się to zdarza na YouTubie, bo często się klonuje, jak się denerwuje za bardzo. Bo jeden ja nie jest w stanie przekazać całego mojego rage'u. No nie mogę wcisnąć w dobrym momencie, no nie potrafię, nie umiem wcisnąć w dobrym momencie, no nie umiem, no. Ten przycisk jest niewciskalny w dobrym momencie. Nie, no nie dolecę tak. Muszę wcisnąć to od razu. Nie zrobiłem tego dobrze. Spamuj może. Ej, no w sumie... No! Finally! Cieszące się dzieci, konfetti, puchar wychodzi. To wszystko będzie kiedyś. No w końcu, dzięki Wilgax. To w tobie to mieć wsparcie, to jednak. No w końcu. A, bo to lecę, okej. Moje postrzeganie rzeczywistości działa trochę inaczej. Aha. Okej. To jest kolec. Widzę ten kolec. Czyli, że muszę... Nie, co ja muszę? Bo to mnie w tę stronę odpycha, nie? Okej, dobra. I see it. Wydawało mi się, że tak jak obsiło, że wcisnę sobie szybko dwa razy i będzie git. Ale to nie jest też takie proste. Ajaj, dobra. 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 Żeby wbiec tu, to muszę się konkretnie rozpędzić. W żadnym z poprzednich części nie musiałem aż tak. Tutaj jest duży rozpęd potrzebny, a ja tego rozpędu złapać nie potrafię, bo nie mam takiego wyczucia chwili, jeśli chodzi o puszczenie, o zmianę grawitacji, nie? Tym pająkiem. Bardzo wredne z ich strony, że dają taki moment tylko w jednym miejscu. No. Nice. Aha. Okej. Okej, tam trzeba aż dolecieć. No to trochę nie dolecę. Ale mogę to zrobić jeszcze na spokojnie chyba. Tak, i wylądować tu. Ale to za mało. Ja tu jeszcze umieram. Jak? Ucz mnie, mistrzu. O! Taniec! Dobra. Nice. Jestem. Utrudniasz se. Muszę najpierw zobaczyć, co ja właściwie mam zrobić. Potem będę się zastanawiał, czy ja sobie utrudniam, czy nie. Dobra, muszę zaskoczyć aż tu. Spoko. Za mało. O! Oh, okej. Okay. Spoko. O! Co? Co się dzieje? A bo to mi zmienia grawitację od razu. Okej. Okay. Szkoda, że kamera za tym nie nadąża. A, mogę to tak zrobić. Dobra, słusznie. Jak już dotarłem, to widzę. Granie na Globe z tobą to mnie motywuje do przechodzenia. Ale dashinga nadal nie wbiłem. Poważnie? Rage quit zawalnąłem.
Jezu, przecież wiem, że muszę tam wcisnąć ten zielony, tylko że nie widzę jeszcze swojej postaci, jak to mi się rozbija od... Mi rozbija twarz. No. Aha. To jest pewien problem. Kurde no. Dobrze, że tu są często rozsiane checkpointy, bo... Długo na ostatnim checkpointie posiedzisz, tak mi się wydaje. Weź nie, Straż Kampski. Dobra. Czy można odbić? Okej. Kurde. No. Dobra, trzeba po prostu wystarczająco daleko się tam udać. Ale to prawdopodobnie jednak muszę się odbić od tego. O, dobra. Aha. Po raz kolejny, jednym ciągiem. Jak ja nie lubię robić takiego ciągu zdarzeń. Ajaj. Nie, nie, dłużej chwilę, dobra. Bo mi siły nie starcza. Dobra. Na przedostatnim. Okej. Tylko teraz co dalej? Bo ja muszę się rozpędzić tu, ale jak w ogóle się tam dostać? Bo tu jest kolec, więc nie mogę się rozpędzić tak. Nie ma tu też odbijaka żadnego. No to mogę się pośliznąć, ale... No, no, zabiję się o to. Co ty, co? No. Aha. I know. Chyba wiem. To będzie tak. Ah, fuck. Patrz na mnie. No tak, tak, tak. Trzeba to kliknąć wystarczająco szybko, żeby nie wytracić prędkości. No. Co? Jak on niby podskoczył? Aha. Okej. Straszne to jest. Bo to naprawdę trzeba zrobić na ostatnim. O nie. Jak śmieliście zrobić coś takiego? To się... się rozum i godność człowieka nie macie. Dobra. Gareth. Dobra. No, matko. A to dobra precyzja będzie.
To jest raz, dwa, trzy. Aha, okej, okay. Dobra, widzę to. No dobra, i sięgnąłem tam, jest git. O nie! Jakie przeszkody perfidne! No ale to moja wina, że nie patrzę na początek na pokój, zanim go przejdę. Haha. Nie chciałbym stąd spaść. Jeszcze trzeci. Ojej. Jaka ekspertyza mi się tu wyrabia, to ja nie mam pytań. Ojej, odwróciłem sterowanie jeszcze raz. Kurde, no jogurt tam nie wybuchł. Mam twarz w jogurcie. Droździak. Pozostawię to bez komentarza. Na wszelki wypadek. Nie mogę. O Jezus. Nie, Gordy, jesteś starym, poważnym człowiekiem. Nie rób, zostaw to. Ale popłakałaś się ze śmiechu, czy popłakałaś się z faktu, że masz twarz w jogurcie? I właśnie bluzkę musisz prać. To się kurczę, papieru ma tam opakowania. Szczerze mówiąc, to dawno, chociaż nie, naturalne jogurty u nas regularnie są otwierane i jakoś za bardzo nie wybuchają. Wy po prostu nie umiecie otwierać jogurtów. To jest tajemna sztuka, rozumiem. No nie mogę z tym pomieszczeniem, nie wiem czemu. O, jest! Dotarłem tu, to dzięki temu dobremu humorowi, który zapewnił mi wybuchnięty jogurt. To dodatkowa energia, której nie mogłem z siebie uwolnić. Co? Tak. Dziewczynie wybuchł jogurt. Miała go na całej twarzy. Droździak. No, ksywa. Przynajmniej pisze o sobie per. Albo stary. Brzoskwiniowy pilos. Boję się. Przepraszam. O Jezus. Jak się wywaliłem głupio, nie mam pytań. Co? W ogóle przeżyłem to. Nie! Znowu! Nie wierzę, dlaczego spadłem w górę! Secret ending. Ekspert od bugowania gier. Polecam się. A, będę teraz męczył przez 2 lata, bo nie potrafię tego zrobić na końcu. To się nie wydarzyło, słuchajcie. Trzeci raz. To tak... Idę. Co? Nie mogę. Dlaczego?
To dlatego mówiłeś, że będę tu tak długo siedział. Są po prostu pułapki na mnie pozastawiane. Ty no nie doskoczyłem, no. Skill issue. Wszyscy wiemy. Wy lepiej kibicujcie, wysyłajcie mi energię, Genkidame trzeba zrobić. Przy oglądaniu twojego poprzedniego streama z GD spadł mi boczek z musztardą na bluzkę. Na tym jogurt kabum, co będzie w następnym streamie. Nie wiem, ale czekam. Udało się. Kto by pomyślał, że będę miał problemy z takimi rzeczami akurat. 35 minut, w sumie nie taki zły wynik. I am speechless. Ktoś nie może wyjść z podziwu, że tak źle mi poszło. On wiedział. Spider-Tech. W ogóle bardzo długo chciałem zagrać w jakąś mapę opartą o tryb pająka, więc bardzo fajnie, że się udało. Szczególnie, że mapa była dobrze dostosowana pod ten tryb, wykorzystująca bardzo różne efekty fizyczne i mechaniczne tej gry pod kątem właśnie pająka. I tego pająka dzięki temu się trochę nauczyłem. Mam nadzieję, że będzie mi to przydatne w kolejnych mapach. A tymczasem lećmy do zabawy może z waszymi mapami. Co wy na to?